Dzień dobry Polsko, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne, sobotnie przedpołudnie. Dotarliśmy do województwa mazowieckiego. Jesteśmy niedaleko Ostrołęki, jesteśmy w gminie Lelis we wsi Gąski. Ja jestem Alex, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację CPU Polska Łowcy Pedofili. Bohaterem naszej dzisiejszej rozmowy jest 38-letni czy 7? Ile masz to wygrać? 38. 38-letni Sławomir. Sławek, były żołnierz zawodowy. Tak. Byłeś na misjach zagranicznych. Tak. Pomagałeś ludziom, ratowałeś ludzi. Tak. Czyli masz w sobie jakieś pokłady dobra, empatii? Tak, nie dla wszystkich, ale tak. A dla kogo nie masz? Dla Ukraińców, dla... Ej, to tak nie mówmy, tam nie wymieniamy, tylko tak mniej więcej. No. Masz jakieś uprzedzenia, rozumiem. Mam uprzedzenia co do niektórych. Okay. A dla dzieci jesteś dobry czy niedobry? Dobry. Dobry jesteś. A jak definiujesz dobro dzieci w twoim wydaniu? Dobre. No, bawię się, mamy znajomego. Bawisz się, to prawda. Mam dużo dowodów twojej zabawy, ale o tym porozmawiamy. Sławek, powiedz mi proszę, czy korzystasz z internetu? No tak, jak każdy człowiek. I cóż w tym internecie porabiasz? Bo to jest dla mnie bardzo istotne. Co porabiam? No, piszę z różnymi osobami i tyle. A te różne osoby ile mają lat? Powiedz mi proszę. No to 60, 20, 15 to nie nasza bajka. A no. Czy są młodsze niż 15 lat? Są. Są. To po co ci one? Ty masz lat 38. To na dobrą sprawę mógłbyś być rodzicem takiej 15-letniej osoby, czy nawet młodszej. Jesteś rodzicem? Nie. Nie jesteś rodzicem, ale mógłbyś być. Ja nie alimentów nie płacę, to nie jestem. Ale faktycznie dziecko masz? Nie. Nie masz? Chyba nie. Okej, okay. No to chyba czy na pewno? Nie wiem. No, skup się, Sławku, skup nie się. No żadna się nie ten. Rozumiem, żadnego nie, dziecka w kraju nie uderzysz, nie wiesz, które twoje. No. Rozumiem. Rozumiem, przyjmuję tę wersję. To dlaczego w takim razie zaczepiasz te dzieci w internecie? Dzieci, przypomnę, że to są dzieci, czyli osoby poniżej 15 roku życia. Mówimy o dziewczynkach dokładnie, żeby jeszcze była jasność. W jakim celu nawiązujesz kontakty z takimi osobami? Czasami patrzę, mają wspólnych znajomych i tak myślałem, że to może jakiś znajomi coś tego i... Dlatego zaprosiłem do znajomych, to napisałem hej, no i potem co tam... No i co potem? No właśnie, bo napisałeś hej, to się zgadza. To się zgadza, że piszesz za każdym razem hej. Mam tutaj tych, popatrz ile tych dzieci, każdy zszywacz, to jest jeden dzieciaczek. Mam tu ich na szybko wziętych z segregatora, 6. A ty ile kojarzysz takich dzieci? Bo ja tu mam już 6 różnych, a nie wziąłem wszystkich dokumentów z segregatora. Jak myślisz, ile jest takich osób w twoim telefonie poniżej 15 roku życia? No to na pewno więcej, bo dużo znajomych jest, dużo więcej. Ale takich, do których wysyłasz swoje nagie zdjęcia? Bo o takie pytam. Ustalmy też pewną rzecz. Czy faktem jest to, co mówię, że wysyłasz swoje nagie zdjęcia do osób małoletnich? Znaczy to nie są moje nagie, to nie są akurat moje nagie zdjęcia. Nie są twoje nagie zdjęcia? Nie. Czyli na tym zdjęciu tutaj? Nie. Z żołnierzem na baczność? Nie, to na pewno nie jest. To nie jest twoje? To nie jest moje. A może wysyłasz filmiki, kiedy się bawisz sam ze sobą, bo tak to nazywasz? Nie, to po prostu z internetu ściągnięte. Filmiki z internetu ściągnięte? Albo, czyli na przykład nie dzwonisz na wideo do dzieci? Albo po prostu jakieś ten filmiki, które są, nie wiem, jakby to powiedzieć, jakieś tam wysyłają ze strony na z tych. Okej, czyli nie dzwoniłeś nigdy do żadnego dziecka? Dzwoniłem. Na wideo? Dzwoniłem. I na przykład pokazywałeś, jak się masturbujesz? No, byłem wtedy dobrze na haj i zadzwoniłem. Czyli jednak zrobiłeś coś takiego? No tak, byłem pijany i zadzwoniłem. Właśnie chcę tutaj tobie zademonstrować coś. Poczęśbym, o tego bym nie zrobił na pewno. Chciałbym właśnie, no wiesz co, picie alkoholu nie zwalnia ciebie z odpowiedzialności. Tak jak nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. I ile razy coś takiego zrobiłeś? Nie wiem,
Na pewno nie dużo. Muszę cię zmartwić, bo dużo. Ja mam takich filmów sporo twoich, z twoim udziałem. I to nie są filmy, tak jak powiadam, ściągnięte z internetu, tylko to jest na żywo, zadzwonione na wideo do dziecka, gdzie słychać bardzo dobrze twój głos, ten sam, który słyszę w tym momencie. I widać ciebie w czasie czynności nazywanej masturbacją. Spróbuj sobie przypomnieć, skojarzyć, ile tego mogło być. Bo to jest bardzo istotne, żebyśmy sobie ustalili pewne fakty. Dasz radę pokojarzyć? Czy nie bardzo? Chciałbym ci pokazać taki film akurat w natłoku tych wiadomości. Od ciebie ciężko jest mi teraz tutaj namierzyć ten filmik, ale poczekaj, mam go już, mam go już. Sławuś. Zobacz, i to jest z dźwiękiem. Pokażesz, jak to robisz, to ci powiem, to ja. Czy to ty? Sławku, czy to ty? No, może ja. No wybacz, nie będę sprawdzał od pasa w dół, bo widać tylko cię od pasa w dół, ale słychać idealnie twój głos. Rozmawiasz z dzieckiem, słyszysz, że rozmawiasz z dzieckiem? Nie wiem, ja wtedy. Mówię, że jak pijany, to nie odwala wtedy. Ale ty mówisz bardzo trzeźwo na tym filmie. Nie. Bardzo mądrze i bardzo trzeźwo. Nie, a czy słyszysz, że to jest dziecko? Słyszysz głos dziecka? Przecież teraz widzisz, co robię, tak? Słuchaj się, proszę. Okej, może tobie jeszcze raz od początku puszczę, bo tam na początku było troszeczkę więcej tego dziecka słychać. Okay. Pokażę się, jak to robisz. Posłuchaj. Ja bym się chyba wstydziła. Znaczy, no. Słyszysz głos dziecka? To wstydliwy jest. No nie wiedziałem, że to dziecko jest. Wiedziałeś. Znaczy, no skąd mam wiedzieć? A stąd, że to dziecko ci się przedstawiło, ile ma lat? Pokazać tobie to w komunikatorze? Tak mi się wydaje. No, a powiedz mi, co widzimy na tym filmiku? Co ty tam robisz? No, masturbujesz się, co? Zgadza się, do dziecka. A teraz pokażę tobie, że to dziecko, o którym mówimy, pokażę tobie początek tej rozmowy. To dziecko, o którym mówimy, przyjacielu mój drogi. Proszę bardzo. To jest dokładnie to dziecko. To, co jest na szaro, to jest twoja rozmowa. To, co jest na niebiesko, to jest odpowiedź dziecka. Kto zainicjował rozmowę? Kto rozpoczął? Ja napisałem hej. No, bo tak zaczynasz wszystkie. Ile mam tych dzieci, to i wszystkie zaczynasz od hej. A czemu skłamałeś, że masz 17 lat? Przedstawiłeś się jako 17-latek. Ja nigdy nie mówię, ile mam lat. A zanim ty powiedziałeś, że masz 17 lat, ile ci dziecko napisało, ile ma lat? Zobacz tutaj. A skąd miałem wiedzieć, że też prawdę napisało? A dlaczego miałeś zakładać, że nie pisała nieprawdę? Ja no dobrze, ale ile ci napisała? Ile ma lat? No, napisała, że ma 13. Ty pod spodem napisałeś, a ja 17. No. To jest jedna rozmowa. W innej rozmowie już byłeś w innym wieku. Miałeś na przykład lat, byłeś Piotrkiem lat 16. Zobacz. To już jest inne dziecko z innej części, z innej części Polski. Też zacząłeś. W niedzielę o 6.20 rano napisałeś do dziecka: hej, spać nie możesz w niedzielę? Do kościoła chodzisz? Jeszcze czego? Jeszcze czego? To co robiłeś o 6.20 w niedzielę rano, że napisałeś do osoby, która ma lat, już ci powiem, 11. Napisała ci, jak ma na imię. Napisała ci, jak ma na imię i ile ma lat. Zgadza się? Aha. Mhm. A ty się przedstawiłeś, jestem Piotrek, lat 16. Wiesz, to było tyle śmieszne, że pisałeś ze swojego profilu, na którym masz imię i nazwisko i twoje imię jest Sławomir, a przedstawiasz się jako Piotrek, lat 16. I teraz to zdjęcie, Sławku, którego przed chwileczką nie przyznałeś się, że to jest twoje zdjęcie. No to nie jest moje. A czyje? To jest jakieś strony te wysyłają. Mhm. Z tego, miałem z tego. No tutaj, twoja koszulka. To nie jest moje zdjęcie. Też nie twoje zdjęcie. To nie jest moje zdjęcie. Mhm. To też nie jest moje zdjęcie. Ale udostępniłeś dziecku w takim razie pornografię. Ale to już jest ewidentnie wnętrze twojego domu.
to już jest wnętrze twojego mieszkania. Zobacz proszę. No mebli się nie wyłgasz. Swojego przyrodzenia możesz się wyłgać, ale mebli się nie wyłgasz chyba. Nie twoje. Ktoś ci meble zamienił w domu. Nie, ja takich mebli nie mam w pokoju. Nie masz takich mebli w pokoju. Ale przyrodzenie masz, posiadasz. No to ty mam, ale to nie jest moje meble. Bo widzieliśmy to właśnie na tych rozległych filmikach. Sławek, i zobacz. I co bym wziął? To jest, kurczę, jakiś dzieciak. Mało tego, te rozmowy... To też nie ty? Nie. Ty. No dobra, to nie ty. Pokazałem ci już kilkanaście różnych zdjęć męskich przyrodzeń. Ale ja swoich nie wysyłam. Dobra, ale słuchaj. Pokazałem ci kilkanaście zdjęć męskich przyrodzeń. To na jaką cholerę ty kolekcjonujesz zdjęcia męskich przyrodzeń, skoro to nie twoje? Po co zbierasz zdjęcia męskich penisów innych osób? Nie wiem, jakieś badania porównawcze prowadzisz, czy... Bo nie wiem. Chciałbym to ustalić, Sławek. Nie. W jakim celu? Po prostu jest nawet na telefonie. Nie wiem, mogę telefon, zaraz mogę pokazać. Nie, ile mam wiadomości. Ktoś wstawił moje zdjęcia do internetu. I co, ktoś nagrał filmik, jak się masturbujesz i mówisz do dziecka? Nie, jak się masturbuję, tylko moje zdjęcia, byłem kiedyś tam w Szczecinie z Półtuska i po prostu zrobiłem mi parę zdjęć i od tamtej pory... Nagi? Tak, jak spałem pijany i od tamtej pory mamy dużo połączeń na WhatsAppie, jest pełno tego wiadomości, jakieś wysyłają nawet i z zagranicznych telefonów. Czyli musisz się podobać im? Skoro tak do ciebie z WhatsAppów, z różnych takich zagranicznych piszą, to znaczy, że chyba wpadłeś komuś w oko. No to proszę, mogę telefon zaraz pokazać. Nie, no to wiesz co, ja nie chcę oglądać, bo mnie nie interesują kontakty twoje, ewentualne kontakty z osobami dorosłymi. Ty, ale to nie wstydziłeś się, że kobieta ci zdjęcia porobiła nago? Ale się rozstaliśmy i po tym jak... No ja też bym się rozstał. Aby mi kobieta zdjęcia porobiła nago, chłopie... Ani minuty bym z nią nie siedział, ci powiem szczerze. Się rozstaliśmy i dlatego i potem, nie wiem, czy w ramach zemsty, coś tego i wysyłała takie... Mhm. A ty w ramach czego wysyłałeś do dzieci, dzwoniąc na wideo, filmiki, jak sobie robisz dobrze? A powiem tobie szczerze, że każdą znajomość zaczynałeś od słowa hej i dosłownie w trzech zdaniach, czterech, przechodziłeś do takich samych tekstów. To wiesz co, to po prostu ja nie wiem, czy ty robisz nawet na zasadzie kopiuj wklej do różnych dzieci. Bo piszesz, fotkę zrobiłem i pyk, wysyłasz zdjęcie penisa. Chcesz zobaczyć więcej, ale to muszę zadzwonić do ciebie na wideo messengera. To jest cytat z ciebie. No mówię, no ale to na pewno... Kolejny fragment rozmowy kilka dni później. Ja się bawię, chcesz zobaczyć, mogę zadzwonić. Włączysz kamerę, to się pobawimy razem. Idź do pokoju, to zobaczysz. Tylko bądź sama w pokoju, po co babcia ma widzieć? Czyli miałeś świadomość, że korespondujesz ze sobą małoletnią, tak? Wiedziałeś, że to jest dziecko? Mówię, no ja takie rzeczy to jak jestem pijany, a ostatnio od kilku lat trzeźwy nie jestem. Także no mogłem coś takiego robić, oczywiście mogłem coś napisać, mogłem coś takiego zrobić, ale na pewno nie pod trzeźwem. Sławku mój kochany, mówisz, że od kilku lat nie trzeźwiejesz. Jest sobota, godzina 10 rano chyba bodajże. Bo troszeczkę nam zeszło czasu, zanim dotarliśmy do tej ławki. Nie jesteś pijany, czyli nie jesteś cały czas na takim ciągu. No, bo że się mnie zabrali. Nie, no myśmy cię nie zabrali. Abyśmy cię zabrali, to co, byś się napił już do tej pory? Do tej pory to jeszcze bym... Można tego fajka jeszcze. No nie wiem, czy kolega cię poczęstuje. No może po rozmowie, za chwileczkę. Poczęstuję cię, obiecał ci. Ale dobra, poczęstuj. Bądź dobrym człowiekiem, poczęstuj. Mówiłem, żeby fajki mi wziąć z samochodu. Niech zna nasze chamskie serce, niech zapali. Mówiłem, że z samochodu ma fajki. Żeby... Dobra, kolega straci na ciebie jeszcze jednego papierosa. Już poczęstował cię, ale straci na ciebie jeszcze jednego. Ja palę poczęstuj się. Niech nie będzie tak, że jesteśmy tacy, wiesz, niesympatyczni i nie chcemy ten. Tylko umówmy się. Cygar za szczerość. To co, wiedziałeś, że to są dzieci, czy nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. No to co, do dorosłej osoby byś powiedział, żeby się chowała przed babcią? Tak, to byłaby dorosła osoba, to babcia ile miała mieć lat? 100, ale 120? Ale to się roześmiałem, że schowa się. To się roześmiałem tylko. Właśnie się nie roześmiałeś. No. Potem wysyłasz instruktaż
jak dziecko samo ma sobie robić dobrze, czyli samo ma się masturbować. Po muszelce się pogłasz palcami, zobacz jakie to przyjemne. Wkładaj delikatnie palec i wyjmuj. Szkoda, że nie masz kamerki, to bym popatrzył. Tak też pisałeś. Tu też ciekawie, w cudzysłowie, napisałeś. Chcesz zobaczyć, co mam? Pach, zdjęcie penisa kolejne. A ty też masz muszelkę i nią sikasz, a będę ci ją lizać. No, nie, będę ci ją lizać, na pewno nie napisałem. To jest cytat z ciebie. Nie. Na Sławku. Pewno nie będę ci ją lizać, na pewno tego nie napisałem. No, tak dokładnie to brzmi. Nie. A mogę zobaczyć to? To jest cytat wybrany z ciebie. Musiałem teraz tą całą przeryć całą cały segregator, żeby znaleźć konkretne dziecko i ten konkretny fragment, ale to jest właśnie wyciągnięty po to, żeby go sobie zacytować. Tutaj jest, poczekaj, gdzie to jest z tym lizaniem? A tutaj jest powyżej, proszę bardzo. Proszę. The best. A przeczytaj, Sławek, zanim zaczniesz czytać jeszcze to, przeczytaj nagłówek. Co tam jest na samym nagłówku napisane? Co jest w nagłówku? Nagłówek to jest, wiesz, to takie tutaj, to tym wytłuszczonym drukiem. Rozmowy jakie? Z osobami małoletnimi. Z osobami małoletnimi, czyli poniżej 15 roku życia. To są wybrane cytaty z ciebie. Ale nie pisałem na pewno, że ja ci wyliczę. O, nigdy w życiu. Wiesz co? No kurczę, zanim ja się przebrnę przez ten multum twoich rozmów, mogę nie znaleźć tego strzała. Staram się, powiem szczerze. O, tu piszesz, że masz 18 lat, ale to już do kolejnego dziecka. Czekaj, może znajdę. Nie obiecuję, bo mówię, nie zdążyłem złapać wszystkich dzieciaków. Tutaj mam tylko szóstkę. O, tu pisze, że jesteś z Warszawy. Masz 17 lat. Czekaj, daj mi to, proszę. Okej. Przetrzymamy. No jak, sympatycznie jest? Obiecałem tobie sympatyczną rozmowę. Sympatycznie jest? Tak się nie kłócimy. No, cóż, stary, jestem tak zgodny człowiek. Jestem niespotykanie spokojny człowiek, wiesz? Dobrze. Jak widzisz, jest bezstresowo. Ty masz ten komfort, że jesteś bez kominiarki, bez kominiarka. Ale taki czop, jak to mówią. Czekaj, bo szukam tego, wiesz co? Szukam tego z tym lizaniem. To nie wiem, czy akurat tutaj to znajdę, czy nie znajdę. Nie chcę iść mi się teraz do busa przyglądać całej reszty. Ale może akurat jest... Trafi się w tym, co mam. Ale nie. Tutaj masz, wpisujesz, jak ma sobie dziecko delikatnie wkładać paluszek i ma sobie robić delikatnie. Tu się pytasz, czy jest sama w pokoju, więc wiedziałeś, że korespondujesz z osobą małoletnią i dopytywałeś się, czy jest sama w pokoju. Poczekaj. Tu nawet zacząłeś kawałek prawdy, co jest Sławek z Ostrołęki. Tylko, że masz 19 lat, napisałeś. Znowu z ciebie. Odmładzasz się. A ja ci powiem, czemu się odmładzasz. Bo wbrew pozorom, co mówisz, że byłeś pijany, to co piszesz i jak piszesz, świadczy o tym, że ty z pełną świadomością się odmładzałeś, bo wiedziałeś, bałeś się, że osoby małoletnie mogą nie chcieć pisać osobom w twoim wieku, więc podawałeś się za osobę nieznacznie starszą, 17, 18, 19 lat. Po prostu w internecie każdy pisze, ile chce mnie, tyle pisze ma na to, a wejdzie na profil, tak by widział, ile jest to. No, ale piszesz, wiesz, no, jeżeli piszesz do dziecka... A jak napisze, że mam 120 i sobie też wejdzie? To powiem ci, że byłbyś wybrykiem natury. Znaczy, w pewnym sensie jesteś, ale... no, byłbyś takim wybrykiem natury, który zapisałby się chwalebnie w Księdze Guinnessa, a tutaj jakoś nie wróżę tobie, wiesz, białych stron w Księdze Guinnessa. Na pewno jesteś jednym z rekordzistów, których spotykamy jeżdżąc po Polsce i rozmawiamy, prowadzimy takie rozmowy o molestowaniu dzieci, bo to jest fizycznie tak naprawdę nazwane molestowanie dzieci. Masz tego świadomość, że to, co robiłeś, czyli te rzeczy, które wysyłałeś, to, co pisałeś, to jest molestowanie dzieci. Miałeś tego świadomość? Nie miałeś? Ale przecież miałeś do czynienia z prawem. Jesteś to, już osobą w jakiś tam sposób... Dla mnie molestowanie, jakbym bał się dzieciaka, to jest molestowanie. Nie, bałt to jest bałt, a molestowanie to jest molestowanie. Dla mnie molestowanie, jakbym... molestował, że jako macuje jak takie rzeczy, a takich rzeczy nie. Aha, czyli jak wysyłasz filmik na wideo, jak sobie robisz dobrze, to jest okej. Ale to
dla mnie to nie jest molestowanie. Okej, okay, a co to jest dla ciebie takie bawienie się? Ja wiem, bo ty co chwilę piszesz, bawię się, w ten sposób cały czas piszesz. Ale to nie jest, Sławek, okej, okay, no. Dla mnie molestowanie to jest, jeżeli po prostu, nie wiem, obmacuję dzieciaki, coś takie, no to jest molestowanie. Lubisz czytać? Nie. A dużo książek przeczytałeś w życiu? Ani jednej. A ja kilka. W tym jedną, która nazywa się Kodeks Karny. Kodeks Karny, wiesz co to jest zapewne. To akurat nawet chociaż nie czytałeś, ale pewnie słyszałeś. Ale nagłówek myślenie. Na pewno wiem, co to jest. No właśnie. A za tym nagłówkiem jest kilkaset stron i kilkaset różnych paragrafów. Jest taki paragraf, który nazywa się 200, ma swój numer, 200. I ten paragraf dedykowany jest osobom, które wysyłają do dzieci nagie zdjęcia, wysyłają filmiki z masturbacji, zachęcają te dzieci, próbują je instruować, uczyć, jak mają sobie same robić dobrze. I to jest przestępstwo. Zanim zaczęliśmy rozmowę, mówiłeś, że nie podobało ci się na dołku. Bo byłeś już osadzony i nie podobało ci się na dołku. Nie, bo to... Ale chociaż... Kiepsko żywią. To jest zapalić dali. My też. No ale miałem dalej częściej paliłem jak tutaj. No poczekaj, no skończymy rozmawiać. Tak głupio, wiesz, ja nie palę, jestem niepalący. Cała ekipa dookoła prawie jest niepaląca z uwzględnieniem jednego kolegi, który akurat cię poczęstował. Więc jak widzisz, staramy się jednak w jakiś sposób o twój komfort zadbać. Sławku, tak jak powiedziałem, bo przejdźmy do rzeczy. Tak jak powiedziałem, to co robisz, czyli pisanie, wysyłanie nagich zdjęć, to wszystko stanowi, proszę ja ciebie, przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Czyli przestępstwo opisane w tymże kodeksie karnym i co gorsza, zagrożone karą pozbawienia wolności. Miałeś tego świadomość, czy nie miałeś? Nie miałeś takiej świadomości. No to moją rolą w tym momencie będzie właśnie uświadomienie ciebie w tej kwestii, dlatego że naszą rolą, jako Fundację CPU Polska, Łowcy Pedofili. W ogóle słyszałeś jakieś słowo pedofil? Bo mało czytałeś, to mogłeś nie słyszeć. Ja to nie słyszałem. Nie słyszałeś? Słyszałem o pedofilach, ale to dla mnie to jest, jeżeli obmacuję takie rzeczy. Tam gwałci, to jest pedofil, a nie takie rzeczy. Sławek, no to muszę cię zmartwić, bo pod pedofilię artykuł 200a z dwójką na przykład, jak to się mówi. Pod pedofilię, przyjacielu mój, podpada wiele czynności. Między innymi także czynności związane z wysyłaniem różnych treści i tym podobne. Naszą rolą jako Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofili było powiadomienie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego. Zmuszeni byliśmy powiadomić jednostkę KMP w Ostrołęce. Oddać ciebie do dyspozycji policjantów, co w tym momencie niniejszym czynimy. Dobrze. Dziękuję tobie za rozmowę. Dobrze. A gdzie browar dla mnie? To już tutaj. Co? Ma pan dokument jakiś przy sobie? Nie mam nic przy sobie. No, a skąd pan jest? To jest Gąsk, ale nie mieszkam tam. A gdzie pan mieszka? W tej chwili. W Stanisławowie. Gdzie? W Stanisławowie. A tutaj co pan robi w Dąbrówce?